Witamy serdecznie. Dziś mamy 14 dzień października 2021. Targ Wirek. Idźcie i głoście. Iskra tu jest miesiąc, chyba wisi. Wytarta jest, ale jest. Ale głosi. Iskra to jest prawda. A iskry połączone to ogień, a ogień to Chrystus, Hebrajczyków 12:29. Bóg jest ogniem trawiącym i Chrystus ochrzczony chrzci nas ogniem prawdy. I ten ogień zrzucił 50-nicę i Łukasza 12 rozdział 49 chyba. Że ten ogień, mówi o nim, ogień śmierci, po śmierci dopiero był wyzwany duch, jak go uśmiercili. Jak on został wywyższony przez Ojca swego. Czyli tu mamy tego. Może sprawiedliwy będzie żył z wiary, bo Rzymian 10 rozdział, znaczy 3:10, nie ma innego sprawiedliwego. Czyli świadkowie Jehowy mają owoce ducha, ale jednego owoca duchy nie ma, prawdy nie mają, Jana 14:6. I oni czekają, że tutaj katolicy, Babilon Wielki, Jehowa w Armagedonie unicesja, oni uciekli do właśnie do Rlika, że przeżyją, a tu będzie Sodoma Gomora, tak, ogień siarki z nieba. Ogień to jest właśnie ta prawda, którą Judasz wolał sobie odebrać życie, Mateusz 27:3-5, czyli sprawiedliwy z wiary dziś będzie poprzez wiarę, że będzie posłuszny dla Chrystusa 100%. Tutaj mamy też Hebrajczyków 10:31. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego, nie bożków, covidów, jakichś tam Jehowych, Allahów, Buddów. To są fałszywe bożki, które mają kult, obrzędy, tradycje, nakazy, zakazy. A prawdziwy Bóg żywy to jest w sumieniu, w genach boskości, w jesteście, w zrozumieniu. I teraz właśnie to, że my wybieramy, czy chcemy służyć Bogu prawdy, który daje życie, czy Bogu kłamstwa, który odbiera życie. Bo Bogiem tego świata jest diabeł, Jana 8:44 i 2 Koryntian, 4 rozdział. Że on zaślepił najbardziej świadków Jehowy, bo oni zrobili sobie Jehowę, Boga, a Bogiem prawdy, 1 Jana 5:20 jest Chrystus. Jana 14:6 i tutaj mamy, że jest ogniem trawiącym. 12:29. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym, czyli spali wszelkie kłamstwo, obłudę, fałsz. Spali, jak teraz prosimy o ducha prawdy Chrystusowego, to on się nie zmienia. Z wczoraj, dziś, ten sam na wieki. Tylko teraz przychodzi jako król, władca, jako ojciec. Ta cała ziemia należy do niego i wszystkie dusze, które się nawrócą do jego posłuszeństwa. Mateusz 17:5. Jego słuchajcie, jego ojciec mówi o własnym synu: oto mój syn umiłowany, 3 razy. I Ewangelia Jana, 1 rozdział 28:34, bo tam Jan Chrzciciel nie ochrzcił Chrystusa, tylko Chrystus Jana Chrzciciela. I po gołębicy właśnie, że to baranek, i wtedy oto baranek, idźcie za nim. A Chrystus mówi: ustąp, Janek Chrzcicielku, i ustąpił. Ale oni wszyscy jadą na Starym Testamencie, chrzczą, i ten co chrzci jest Ojcem Chrzestnym, a Chrystus nas nie posłał, żebyśmy chrzcili wodą, tak jak wszystkie religie, faryzeusze. Tylko żebyśmy głosili Królestwo. Łukasza 9:20. Umarli nie grzebią umarłych, a my mamy głosić. Królem jest Chrystus, ma prawo. Galacjan 6:2. I Chrystus właśnie... Tu jest o prawdziwej wielkości. Prawdziwa wielkość. Czy nie ten, co u stołu zasiada, rozkazuje, tylko ten, co usługuje. Chrystus w sandałach chodził, nic nie posiadał oprócz prawdy i miłości, doskonałej miłości i prawdy. No, wszystkie doskonałe cechy miał w sobie. Panował nad sobą, owoce ducha miał w sobie. Wszystko robił doskonale, ale był niewygodny. Teraz ktoś powie słowo na K i już, że przeklina, już go osądzą faryzeusze. I go do jeziora ognia wrzucą. Także tacy faryzeusze są niebezpieczni. Bo sami na siebie wyrok wydają. Nie mamy sądzić. Jak chcemy sądzić, to ten sąd niech będzie sprawiedliwy, słuszny. Bo mamy sądzić, ale tylko sprawiedliwie. Bo trzeba mieć dowody i dwóch świadków.
czyli Łukasza 12:48. Tu jest ten ogień, przyszedłem rzucić na ziemię, jakbym pragnął, aby już płonął. Czyli ten ogień to jest ta prawda. To nie jest to, co świadkowie malują obrazki fizyczne, że Sodoma Gomora, że było tak, że trzy osoby Lot się uratował, a tam Lot, żona Lota subsoli, bo jej serce było w luksusach. I dzisiaj mamy Sodomę Gomorę i gdzie nasze serca, tam nasz skarb. I 1 Jana, 2 rozdział od 15-18. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, kto miłuje te rzeczy, czyli zabiega, gromadzi, żyje, myśli po nocach o tych rzeczach, żeby tego nie stracić, ubezpiecza to wszystko. No a ksiądz mówi, że nie gromadzi rzeczy, oni ludzie mu sami przynoszą. No ale to jest wszystko, co całe zło jest w sercach naszych, co w sercu to na języku. Także ksiądz i tak, że coraz kościoły budują w cegły, a nie z kamienia, że żaden kamień na kamieniu pozostanie. Tu chodzi o kłamliwe nauki, które są, bo w kościele katolickim jest sam zakład śmierci, no i co zrobić? 18 lat chodzenia i żaden ksiądz nie wierzy w Boga jednak, bo ksiądz jest sługą diabła. Dzieje apostolskie 13:10 wykręca słowo prawdy. Ja jestem Synem Bożym, Rzymian 8:19, uczulka córką Bożą, tym Bogiem Ojcem Emanuel jest Chrystus. 2 Koryntian 3:18, uczulka jest córką Bożą, moją siostrą w Chrystusie, naszym Ojcem Emanuelu, Ojcze nasz, który jest w niebie. I my mamy mieć owoce ducha, Galacjan 5:22 i przede wszystkim prawda. Prawda Chrystusa nas wyzwoli, Jan 8:32. Bo diabeł tylko jedne kłamstwo, na pewno nie umrzesz, 1 Mojżesza 3 rozdział, jak mówił do Ewy, która była doskonała, nieskalona grzechem i ona uwierzyła, wzięła, że będzie mądra, jeszcze uśmierciła swego Adama męża, bo dała mu, nie dała mu seksu, tylko dała mu te ukradzione nieposłuszeństwo, on to wziął. A seks jest rozkoszą, z tego są dzieci, rozradzajcie się, rozmnażajcie, czyńcie poddano. Ale świadek Jehowy mówi, że jak bez ślubu, to cudzołoży. No Adam z Ewą żyli bez ślubu, bez księdza, bez sakramentów, nie cudzołożyli. Dopiero jak szatan, Ezechiela 28 rozdział, im błogosławił szatan, ten Lucyfer, i tam zaczął im błogosławić, wmieszać, no to ich uśmiercił. I teraz księża uśmiercają swoich, bo co Bóg złączy, a że ludzie... ślub jest wszystko w sercu i się żyje na zaufanie, na prawdomówność, na szczerość i z tego, z tej miłości są dzieci, a później ludzie wchodzą do religii, do systemu i się programują, się biorą te na papierze, że się zabezpieczają, że jak rozwód to tam majątek, tu podział, nie podział, nie wiem jak jest, bo moja żona odeszła, my się inteligentnie rozstaliśmy, bo inteligencja się nie morduje. Nie kłóci się, my się rozstaliśmy inteligentnie, tylko że ona mi postawiła cały świat na głowę. Komorników, policjantów, sądy, no cały świat, nie wszystkie formacje. No i ja dzięki temu mogłem ich osądzić, bo Chrystus przeze mnie to zrobił. 1 Koryntian 6 rozdział, 2-3 werset. No tak, i nawet te wszystkie formacje no. Się przyczyniają do rozbicia. Rozbicia rodziny. Komórki, którą jest rodzina, jak było na początku, Adam, Ewa. Jakby Adam rodzili, spłodzili dzieci, Abel, Kain, nie w grzechu, tylko w raju, to by fajnie, nie pomarli. Ale Kain zabił Abla, no i stwórca nie kazał Kaina zabić, tylko znamię mu dał na czoło. Bo stwórca nie morduje, nikogo jeszcze nie zamordował. A do Arki nie weszli w potopie, to sami poginęli, bo nie budowali Arki. W Sodomie Gomorze nie uciekli za Lotem, no to też sami zginęli, bo jak jest niebezpieczeństwo, to się trzeba odejść, żeby nie spadło na głowę coś, nie? A myślicie, że tych 18, co zabiła wieża w Syloem, byli większymi grzesznikami? Jak się nie nawrócicie do Chrystusa, Mateusz 17:5, tak samo poginiecie. To jest Łukasza 13 rozdział, jak się nie mylę. Także Chrystus przyszedł, zniszczył śmierć i dał nam wzór do naśladowania. 1 Piotra 2 rozdział 27-25. I on jedynie święte objawienie 15:4 i on nas chrzci tą prawdą. Te wodne chrzty są nieważne, bo chrzest Janowy jest od Boga czy od ludzi? No proszę odpowiedzieć. Od Boga czy od ludzi chrzest Janowy jest? Te kartki, te prawo od kogo jest? Od Boga czy od Bogdana? No, to ja pisałem, to mi pisała na Nowym Bytomiu na komputerze, tak? Ale rękopis ma w domu. Ale modliłem się o moją rodzinę, żonę, dwóch synów, że kocham, że co i co mam zrobić, o 1 w nocy. I przez 10 minut czytam, duch przeze mnie napisał to.
I to wyszło te prawo Boże, co wyszło z Syjonu. Ja w to wierzę. Izajasza 2 rozdział od 2 do 4. Prawo wyjdzie z Syjonu, ale cześć i chwała jednemu, Chrystusowi, prawodawcy. Galacjan 6:2. Galacjan 6:2. Prawo Chrystusowe. Jedni drugi brzemiona noście. Nie róbcie problemów jeden drugiemu, tylko rozwiązujcie. A miłość jest za darmo. Szacunek, prawda, szczęście jest za darmo. Tego nie kupicie za pieniądze. A wy wszystko za pieniądze. Żeby człowieka pochować, to pieniądze trzeba mieć. A nie można z prochu jest prochu się obrócić. Nie, bo system prawny jest taki, że trzeba to wszystko zgłosić legalnie przez księdza. A księdzu nie dać ani złotówki. No to kto chowie? Teraz z tego tam tę kasę obniżyli, tak? No ale wszędzie kasa jest. Nawet na umarłych macie kasę. To jak cały świat się niszczy w dobrobicie, morduje się w luksusie, no to już nie ma wartości żadnych. Także seks, jak tak, Samarytanka miała 5 mężów, szóstym by ślubu żyła i Chrystus powiedział, że jest Mesjaszem. A Świadkowie Jehowy mają śluby, u Jehowy, u braci Świadków Jehowy, wszyscy widzą, że oni są razem, no ale nie wierzą w Króla Emanuela, Chrystusa, który wjechał jako Król. Łukasza 19:27. I Chrystus Król powie, a tych, którzy no nie chcą go uznać za króla, zabijajcie na moich oczach. No to Juda się powiesił na oczach czyich? Że oni to napisali, że on się powiesił, że spadł na pół, flaki mu wyleciały. Dzieje Apostolskie, 1 rozdział. I Mateusza 27:3-5, nie? No miał pieniądze, no miał iść na dziewczynkę jak syn marnotrawny, rozsłonić te 30 srebrników i wrócić ze skruchą. Przecież Chrystus nie odebrał Judaszowi życia, ale w sumie go tak paliło, że wolał wyrzucić srebrniki i się powiesić. To takie czasy idą. Objawienie 9:6, objawienie 19 rozdział od 11-21. Jeżdżą w luksusowych tych, tak wiadomo, druga wojna światowa, cały czas ta wojna jest, tylko ukryta teraz. I my widzimy w duchu prawdy Chrystusa to zło i chcemy ostrzegać ludzi, mówić jak jest, żeby się szanować. Energia miłości, prawdy, zrozumienia, szacunku. Słońce jest jedno, Chrystus jest jeden, nie jest podzielony. My jesteśmy chrześcijanie, nie chrześcijanie, nie chrzcimy nikogo. Zbyszka Prusiniewskiego żeśmy nie ochrzcili, tylko jak przyjechał, jak mnie przytulił, podrzucił do góry z radości, że brat z bratem, nie? No to przytulenie to nie grzech, nie? No. Poza tym Zbyszek Prusinowski ma ojca w niebie, jego ojciec nazywa się Emanuel. W Betlejem Judzkim się narodził z Marii, dziewicy. Ale nie był synem Marii, tylko Bogu rodziła go syna. Bogu rodziła Syna Bożego dla Boga. To był, nie był syn Marii, bo Hebrajczyków 7 rozdział od 3 werset. Bez rozwodu, bez ojca, bez matki. I z Mateusza 13 rozdział 55. Jak jest napisane? Mateusza 13 rozdział 55. Do kościoła katolickiego. Tam nie ma w ogóle Boga, bo tam jest katechizacja. Tam jest tylko te Pismo Święte, które całują, jak Judasz całował Chrystusa, a teraz ksiądz całuje Pismo Święte, ale w ogóle Pisma Świętego poza czytaniem nic nie rozumie, bo on to jest katechizacja tam jest. To jest synaga szatana. Konstanty to założył, katoliki, katy, Rzymianie, rzymski kościół powszechny, to jest w tej nazwie ta prawda, że to jest rzymskie pogaństwo mordercy. Czyli tak, tutaj Mateusza 13 rozdział 55. Czy nie jest on synem cieśli? No nie jest, bo nie był synem Józefa, był synem Bożym. Jego ojciec jest jego ojcem. Ojcze, Mateusza 17 rozdział, on się modlił ojcze. Nie powiedział tam Jehowo czy Jahwe, tylko ojcze. Do nieba, nie? Jak się mówi? Ojcze nasz, tuż jest z niebie. Nie w Watykanie, nie w Ameryce, nie w Toruniu. Także ważne, gdzie kierujemy modlitwy, nie? Do jakiej siedziby, do jakiego miejsca, do jakiej osoby. Czy nie jest to syn cieśli? No nie. Czy matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon, Juda? Czyli czterech przybranych braci z Józefa, bo on był pierwszym, pierworodnym i to był Syn Boży, ale Józef nie odprawił Marii. Urodziła Syna Bożego Emanuela. Mateusz 1:23. Emanuel, Bóg z nami.
I później Józefowi urodziła tych czterech synów i dwie siostry, liczba mnoga. A siostry czy nie są wszystkie u nas? Skąd ma to wszystko? No bo oni cieleśnie patrzyli, tak jak do dzisiaj, czekają na przyjście Chrystusa, bo jak Chrystus zmartwychwstał, pusty był grób, to oni mówią, że dali pieniądze żołnierzom do dzisiaj, że to kłamstwo jest, że oni nie wierzą, że zmartwychwstał. Za pieniądze kłamią, prawda, za darmo. Błogosławimy, żyjcie w raju na ziemi, Królestwie Chrystusa Ojca Emanuela.